Cześć, dzień dobry, witajcie. Naszej przygody czas start. Gdzie jedziemy, żono? Daleko. Daleko? A zdradzisz więcej? Nie. Nie zdradzi? To ja wam zdradzę. Jedziemy do Gruzji. Właściwie lecimy. Dzisiaj naszym kierowcą jest... To ja. Madzia, a któż by inny? Także w takim towarzystwie, takim to oto pięknym Opelkiem lecimy na lotnisko. Mamy pół godziny do Katowic. Także... No, także jedziemy sobie, będziemy pół godziny przed czasem. Chwyciłam. Chwyciłaś, a? Chwyciłam, bo ja mam krótkie rączki. Dobra, tak na szybko się meldujemy, dolecieliśmy. 2 godziny 40 minut niespokojnego lotu. Tak, były turbulencje. Bo tak to wygląda mniej więcej. No i jesteśmy umówieni z kierowcą, który ma nam przekazać samochód. Dobre wieści są takie, że zamiast Subaru Forestera staniemy Toyota RAV4. O, jedzie, właśnie jedzie. Właśnie przyjechał. Właśnie przyjechał nasz samochód. No i moi drodzy, poszliśmy szukać jedzenia na szybko, bo jesteśmy dzisiaj zmęczeni, głodni i stwierdziliśmy, że tak to zrobimy. Wyglądali na zdziwiony, że ktoś wziął McDonalda, znaczy tego, wege. Wege, tak. Że ktoś wziął Makusia wege, ale spróbujemy. Moi drodzy, ten cały zestaw 45 zł około na nasze. Także no, wygląda na to, że będzie przyjemnie. I mam agę jak je. Witamy dnia drugiego. Takie piękne światło. Nas wita. Taki mieliśmy pokoik. Taki dosyć specyficzny, trzeba przyznać. Ta tapeta robi klimat. Także za to cudo zapłaciliśmy jakieś 120 zł. Mamy łóżko. W cenie mamy ręczniki, klapeczki, szlafrok. Mamy żele, szampony. A tu mamy Agę. Też w cenie. Ja jestem bezcenna. Ty jesteś bezcenna. Także pierwsza noc za nami. Było głośno, bo się okazało, że o 2:30 ktoś postanowił słuchać muzyki. Razy 5 ten sam kawałek. Także no tak to wygląda. Cześć, krówki. Proszę. Widać, moi drodzy, widać. Tak. Dobra, moi drodzy, znajdujemy się... Znaczy, zacznijmy od tego, że to jest pierwszy przystanek na naszej trasie dzisiejszej. Tak. I jest to katedra w miejscowości Bagrati. Bagrati, dokładnie. Ja wam tutaj przeczytam. Nie będę udawał, że jestem nie wiadomo jakim znawcą. Katedra Bagrata, czyli katedra gruzińskiego kościoła prawosławnego, leżąca w zachodniej części Gruzji. Występuje także pod oficjalną nazwą Katedra Zaśnięcia Bogu Rodzicy, i jest najcenniejszą budowlą sakralną w Kutaisi. Więc pokażę wam tutaj przebiteczki z drona. No ale trzeba przyznać, że jest ładnie, nie? Tak, bardzo ładne widoczki tutaj są. Pierwszy przystanek i już jest wow. Także jak widzicie, jest cieplutko. No, idziemy do środka, chodź zobaczymy. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, chodźcie, idziemy do środka. Zobaczymy, czy da się wejść do środka. No tak jakby od każdego. Piękne miejsce, prawda? Naprawdę robi wrażenie. Troszeczkę jak nasze kościoły.
podobne to wszystko. Trafiliśmy na ich modlitwę. No i pani przy wejściu nas upomniała, kobieta powinna mieć zasłonięte włosy, a facet, jeżeli jest w krótkich spodniach, powinien mieć zasłonięte nogi. Do tego służą przy wejściu chusty. Są specjalne chusty na włosy dla kobiet i są takie fartuchy, nie? Przepaska? Taka no przepaska, tak, taki fartuch, tak, żeby facet mógł zasłonić sobie nogi. Kolana w sumie chyba, bo tu chyba głównie chodzi o zasłonięcie kolan. No nie wiem, no tak mają i to wypada respektować. Wsteczny masz tu, a tu masz drive. A tu masz sekwencyjną, nie? No, także zobaczcie, teraz coś ciekawego. Mam drivera. Przez chwilę. Stwierdziliśmy, że skoro można, to czemu nie? Aga zalicza swoją pierwszą... Źle mam ustawione lusterko. Swoje pierwsze zagraniczne jeżdżenie, tak? Aga zalicza swoje pierwsze zagraniczne jeżdżenie samochodem, bo nie liczę kłada w Grecji. No i jedziemy, zwiedzamy sobie lokalne drogi, tak jak lubimy. Jedziemy bocznymi drogami do tego kanionu. Zostało nam 22 minuty. I jak, Aga, wrażenia z Toyoty? Nie jeździłaś nigdy Toyotą? Za duże. Za duże? Czuję się jak taka malutka w tym aucie. Wiecie już, czemu przydają się samochody z napędem na 4 w Gruzji? To jest dojazd do atrakcji. Właśnie chciałam powiedzieć, jak ja jadę, to przynajmniej po asfalcie. No, tak, przyznaję się. Także to jest dojazd do atrakcji w Gruzji. Fajnie, no, lepiej się to zachowuje niż nasza Skodzinka. Znaczy, powiem tak, trasa prowadziła troszeczkę inaczej, ale przegapiliśmy. Ale tamten zjazd był taki sam. Tak, taki sam? Taki sam był zjazd. Chciałam powiedzieć, że może tamten był lepszy. Nie, tak samo było, tylko że tam się już zaczynało, myśmy tu jeszcze kawałek przejechali, a tam się już to zaczynało od początku, tak, w taki sposób. No i jesteśmy na starym drewnianym moście. W sumie, żeby tu specjalnie przyjeżdżać, trochę bez sensu. Ale i tak byliśmy po drodze. No, rzeka dzisiaj wzburzona. Idę się, przejdę. Albo nie? Jesteś pewien? Bo ta rzeka to tak trochę słabo dziś wygląda. Nie, może nie będę tamtędy szedł. Jestem głupi, ale nie do przesady. A tym bardziej, że to się fajnie buja. Po coś zrobili nowy most, żeby po tym nie chodzić. Przejdę kawałek. Nie, patrzcie, jakie to jest powyłamywane. Już te krokwie pękają. Ale widoki całkiem przyjemne. Woda jest naprawdę wzburzona i brudna. Niesamowicie brudna. Znaczy, ona nie jest chyba do końca No, uważaj. Nie jest chyba do końca brudna, tylko oni mają czarny piasek. A, okej. Okay. Patrzcie, jak to jest wszystko podrutowane, nie? Właśnie tam. Ja pierdzielę. Daj Bóg. Mam gaz pod łodze. Możesz ty. Naszym kolejnym celem podróży miał być kanion Okace, tak? Tak się to nazywa. Okazało się, że niestety jest nieczynny. Ale... I faktycznie jest nieczynny, bo myśleliśmy, że to ściema. Właśnie chciałam... Daj mi mikrofon bliżej, bo pewnie mnie nie słychać. Myśleliśmy, że to ściema, bo tutaj stoją... Pokaż, Aga, ten parking. Bo tutaj stoją te ich Mitsubishi Delis i pan podszedł, powiedział, że kanion jest zamknięty i można tylko wykupić przejażdżkę
tym samochodem, on zabiera tam w teren, objeżdża ten kanion dookoła, jakaś restauracja tam jest i tyle, tak? No i myśleliśmy, że to ściema i objechaliśmy taką fajną drogą asfaltową, zresztą widzieliście na ujęciu taką fajną, krętą, myśleliśmy, że to jest już zrobione, ale na końcu przesympatyczny pan powiedział, że no niestety jest jeszcze nieczynne, ale poleca wodospad 10 km dalej, także też zobaczymy, jak to wygląda. No i tyle, także myśleliśmy, że chcą przycwaniaczyć, ale nie, ale faktycznie jest zamknięte i nie da się tam dojechać mimo usilnych prób. Nie wiem, czy widzicie, czy na tej małej kamerze coś widać, ale tutaj, o tu są góry pokryte śniegiem. Także pomimo tego, że atrakcja była zamknięta, to przejazd do samej atrakcji jest na tyle urokliwy, że warto było tutaj przyjechać. Tak. Zobaczcie, jak się Maćkowi... Mnie się Michał cieszy. Właśnie chciałam powiedzieć, Michał cieszy. 14 litrów na 100. Patrzcie, konie. Proszę, tak wyglądają drogi. Oj, się zdenerwował konik. Tak. 14 litrów na 100 spalanie, pójdziemy z torbami, jeszcze nawet 100 km nie zrobiliśmy, aż pół baku nie mamy. Więc no, jest grubo, ale myślę, że właśnie po to przyjeżdżamy w takie miejsca. No i w końcu się udało gdzieś dojechać. Moi drodzy, nie wiem, czy tu tak jest, czy my mamy takie szczęście, ale o tyle, o ile kanion był zamknięty, polecili nam przemili Gruzini, żebyśmy przyjechali na wodospad. Dodatkowo nie umieliśmy znaleźć parkingu. Przemiły pan z marszrutki doholował nas do samego parkingu. Tak, zatrzymał się na środku drogi, otworzył okno i postanowił... Jedźcie za mną. Powiedział, jedźcie za mną, postanowił nam przekazać mądrości życiowe. Bardzo sympatyczny gość. Powiedział, żeby uważać, że Gruzin cwana bestia. No i polecił nam kilka miejscówek. Kilka z nich mieliśmy na mapie, ale kilka nam polecił w sposób taki, że warto jechać, a w inne nie warto. No i tyle. No i przyjechaliśmy na wodospad Okatsu, zaraz go zobaczycie. Tak, dobrze? Oka. Tak, tak. Okatsu, tak, bo tam był Okatsu kanion, a tu mamy Okatsu wodospad. Także parking za darmo, toaletka. Zobaczcie to, nie? Chodniczek zrobiony, lampeczki, kamery. Tam chyba jest restauracja jakaś albo punkt do jakiś odpoczynku. Jakiś punkcik, no. Taki. Tu mamy wodospad. No piękna sprawa, moi drodzy. Ja nie wiem, czy my mamy jakieś szczęście, czy my jesteśmy jeszcze... I pełno piesków. I pełno piesków, zobaczcie. I one są bardzo przyjazne. One nie przychodzą po jedzenie, one przychodzą po głaskanie. Po mizianki. Wiadomo, trzeba uważać, bo są brudne, zapchlone i mogą niestety mieć mają kleszcze. I mają kleszcze niestety, no. Także no, coś niesamowitego. Patrzcie to, moi drodzy. Patrzcie to. Szkoda, że nie możecie tego poczuć, tej bryzy, tego zapachu. Coś pięknego. To jest dopiero potęga. Przeorane, zakurzone, masakra. Fajnie jest. Gruzja się buduje, to widać. No i słuchajcie, moi drodzy, dojechaliśmy do kanionu Martwili. Martwili, tak.
Kupiliśmy sobie bilety na wstęp. Wstęp plus i Łódź. Na Łódź. Tak, zapłaciliśmy 80 lari żelków, czyli 150 zł. Ty, ale to wygląda jak jakiś rafting. Właśnie chciałam to powiedzieć, że chyba się wkopałam. Jak to wygląda? Drodzy? Takie łódeczki kończone. Bojacie. Jak widzicie, nie wyglądamy najlepiej. Jak ludzik Michelin. Trochę jak ludziki Michelin. Ale powiem wam, robi wrażenie. Tak, a wracając do wycieczki, to wykupiliśmy sobie przepłynięcie takim pontonem, kajakiem. Coś kajak takiego. Taki, no, dla 6 osób. Dla 6 osób, taka wycieczka, 20 żeli za osobę. I powiem wam szczerze, to były dobre wydane 20 żeli. Tak, tylko nam się udało, bo jak widzicie, teraz jest pełno ludzi, nie? A myśmy płynęli sami. Tak, w tym kanionie byliśmy sami. Także wpływacie sobie do wodospadu, zawracacie, chwilę sobie dryfujecie i płyniecie do portu. Świetna sprawa. Ale tutaj zauważyłem, że wszystko kosztuje 20. Tylko paliwo 3. Także super. O, tu mamy jakiś viewpoint. Ja. Chodź, zobaczymy. O ja. Jadźcie. O nie, nie wejdę tam. Chodź, chodź. Oj, jadźcie. Nie wejdę tam. No, powiem wam grubo. Gruby temat. Patrzcie, tam jest wodospad. No, kawał lotu w dół gruby. Udało się w końcu coś do jedzenia złapać, a to nie było takie oczywiste. Tu mamy jakiś taki pierożek z serem. Ten ser już zjadłem. Też mam? I mamy co? To jest? Hinkali w wersji pizzowej. Tak, to był hinkali. W wersji pizzowej. Także takie dobre rzeczy. A tutaj psy nam żebrzą. Tu jeden, tu drugi. Także masakra. Przez środek placu budowy się jedzie. Dobra. Jedziemy nad morze. Jedziemy nad morze w kierunku Poti i chcemy się kierować na Batumi na dół. A plan jest dzisiaj dojechać. Mamy 1,5 godziny do Poti. No i zobaczymy. Musimy tam znaleźć miejsce do spania. Tak, musimy sobie tam znaleźć nocleg. Także dzisiaj będzie nocka nad morzem. No właśnie, bo nie znacie naszego systemu tutaj. Rezerwacja była tylko na pierwszą noc po to, żebyśmy mieli miejsce przyjazdu. A teraz na spontanie, tak jak w Polsce, wyszukujemy, może na Bookingu, może na Airbnb, tam nie wiem, nikt nie umie tego wypowiedzieć. Albo w ogóle będziemy jeździć i szukać West House'ów. W każdym bądź razie wybór padł na Poti, także tam będziemy czegoś szukać. Dokładnie. To teraz? No, tutaj może. No, no może tak, właśnie. Uważaj. Halo, przepraszam. No może kliknij na nią. Przepraszam, przejeżdżam. Dziękuję. Ja nie wierzę, po prostu. Moi drodzy, zajechaliśmy do Poti. W Poti nie znaleźliśmy nic ciekawego, więc jedziemy dalej. Zgodnie z planem lecimy na Batumi. Tak, zgodnie z planem lecimy na Batumi. Tam znaleźliśmy sobie nocleg, ale pokażemy wam go później, jeżeli okaże się, że jest taki super, jak myślimy. Jak siądzie wszystko, co było na Bookingu, jak to siądzie, to powiem wam, sika la fon będzie nocleg, ale zobaczymy, dojedziemy, zostało nam 54 minuty do Batumi i jedziemy zobaczyć, co to Gruzini nam tutaj zafundują. Trzymajcie kciuki. Kosztowało nas to trochę nerwów, trochę czasu, no ale
Nawet jakoś to wygląda, zobaczcie. Tu macie tam. A tu jestem ja, jeszcze nieogarnięty. Tu jest Aga. A tutaj taki pokoik. No, powiem wam. Łazieneczkę zapomniałeś. Tylko nie będę krzyczał. A łazieneczkę jeszcze zanim przejdziemy jeszcze do właściwego. Tak, jeszcze łazieneczkę im pokaż. Tak, o tam. O, czekajcie, to. To. O. Taka tam łazieneczka. Tam z prysznicem. Podwójny takim prysznic. Ale powiem wam, ten widok, tylko nie będę tam krzyczał, bo sąsiadów mamy. A myślę, że popatrzcie i sami krzyczcie. Gadać, bo nie chcieliśmy tam krzyczeć. Tak, mamy apartament na 39 piętrze, a ta czarna plama, którą tam widzieliście, to było Morze Czarne. To jest Morze Czarne. I, co najfajniejsze, nie zgadniecie, ile to kosztowało. No, 97 zł. Za 97 zł mamy apartament na 39 piętrze w jednym z najwyższych wieżowców w Batumi. Także jak się to ogarnia? Ogarnia się lastami, bookingiem i a w ogóle nic. Jesteśmy w szoku. Także idziemy na miasto, zabierzemy was ze sobą. I co? Do zobaczenia! To mieszkamy tam, w tych dokładnie, kolorowych, patrzcie, świecących budynkach. Patrzcie, mieszkamy dokładnie w tym drugim budynku. Tym środkowym, tym, tak? Środkowym, tak jak tutaj idzie ten czarny komin, to mniej więcej tam gdzieś na 39 piętrze tego hotelu mieszkamy. I tak to się przedstawia, tak to Batumi wygląda nocą. Tak, pokazalibyśmy wam Morze Czarne. Możemy w sumie pokazać. Ale jest czarne. Jak sama nazwa wskazuje, jest czarne. Także Morze Czarne pokażemy wam, tak, później, znaczy na koniec tego odcinka, albo w następnym odcinku. Tak. A tymczasem idziemy szukać czegoś do jedzenia. Idziemy szukać czegoś do jedzenia i idziemy na romantyczną kolację w tych pięknych światłach. Także moi drodzy, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa.